Jak San Francisco, jesteśmy ciągle na jedynce, a droga, jak widzicie, wygląda mniej więcej tak wygląda. Serpentynki, bo to już nie można nazwać nawet zakrętami. Także jedziemy powolutku. Nawet bardzeńko powolutku. Przed chwilą byliśmy tam na górze. Zielonego pojęcia, że jedynka tak tutaj wygląda. Trzeba się trochę omachać fajerą. No tutaj mamy coś pięknego. Bardzo przyjazny pan policjant właśnie do nas tutaj pomachał. O, tak to wygląda tam do góry. Oczywiście limity długości dla samochodów. Bodajże 30 stóp. Teraz spuścimy trafik, bo jesteśmy wolni. Niech sobie jadą. A my sobie później pojedziemy tam. 17 tysięcy kilometrów i jesteśmy przy Golden Gate. Dojechaliśmy. Stary przy Golden Gate. A teraz kierunek San Francisco. A żeby tutaj dojechać, to taką mocno krętą drogą jechaliśmy cały czas pod górę, ale no jakby na to nie patrzeć, dojechaliśmy i jesteśmy. Kto by pomyślał, że nasze dwie polskie starowinki będą na emeryturze oglądały Golden Gate? No chyba nikt. Patrzyliśmy na znaki, czy tam były jakieś waga, długość, odległość. Po prostu, tak jak z Oceanem Arktycznym. Pojechaliśmy i wjechaliśmy. No i tyle w temacie. Coż tu dużo się rozczulać nad tym. Jedziemy, jedziemy sobie. Jakiś koreczek? Jakiś koreczek, jakaś karafka, stary zegarek. Nie no, nie no, nie będzie parkował. A teraz macie inną perspektywę. Macie perspektywę zza kierownicy. Tego sobie nie można odpuścić przecież. No to wjeżdżamy na niego. Przed chwilą przejeżdżał pod spodem statek wycieczkowy i to jakiś spory. Stary, stary na zasłużonych wakacjach w Kalifornii. A tu macie sobie, będzie widać, Alcatraz. Termin wjazdu na Alcatraz 24.
powiedz mi, on jest tutaj stąd lokalny, bo oczywiście spotkaliśmy Polaków. A czy się on mówi, że robi podobną rzecz, jak my, bo przyjechał tu z rodziną i objeżdżają Stany. Aha, tutaj mamy Stany. Ale nie wiem skąd są, bo nie pytałem. Rozumiem. Zasiedzenie burz. Trochę nam GPS tutaj lata, bo bardzo wieje. Jedziemy do miasta, tu nam się skończy, powiedzmy, droga szybkiego ruchu, przejedziemy po ulicach i potem jedziemy na drugi most, na Oakland Bridge i przejedziemy na drugą stronę zatoki, San Francisco. Pan mówi, że termin na 24, to nawet gdybyśmy chcieli, to nie zaliczymy. Zaliczymy w styczniu Alcatraz. Ten kubek. Bo to może jedno wymaganie tego mostu to 3 lata, ale nigdy się nie kończy. Jak nie więcej. No i zakończyliśmy Golden Gate. Chciało nam się pojechać przez centrum San Francisco, no to sobie teraz stoimy. Czołem załoga. Skończyliśmy. Dojechaliśmy do San Francisco. Jesteśmy w tej chwili w hotelu w Stockton. Jutro parkujemy ciężarówki. Dzięki uprzejmości firmy JKC i właściciela Jaśka Kucharskiego, który pozwolił nam zaparkować ciężarówki na terminalu. Zrobiliśmy to. Przejechaliśmy trasę, a zaparkujemy ciężarówki jutro. 17 200 km zrobiliśmy. Zrobiliśmy więcej niż te stare miały najechane w momencie, jak je wzięliśmy. Była to katorga, była to ciężka, bardzo ciężka jazda, zwłaszcza ostatnie 2 dni, gdzie pojechaliśmy sobie dróżką numer 1, a filmiki będą wkrótce. To była po prostu masakra. Naprawdę nie możemy się dziwić temu, że poszedł nam krzyżak, rozwalił nam flanszę, ponieważ zresztą zaraz o tym opowie Kamil, gdzie niektórzy nam mówią, że nie słyszeliśmy to i tamto i siamto. Ja wam powiem jedną rzecz, gdybyśmy my nie doglądali tych starów codziennie, to one by nie zrobiły 1/4 tej drogi. A teraz tutaj dajemy Kamilka. Jestem? Nie jesteś, bo nie wiem, jak się przekręca, żeby kamera... Guzik tam jest. No jest guzik, tylko że on nie robi, nie? Chyba przy nie wajcha. Dobra, to zrobimy to inaczej.